Mój syn był całkowicie wycofany, całkowicie brak kontaktu ze światem zewnętrznym, całkowity brak kontaktu ze światem zewnętrznym i to podkreślam. Moi drodzy, jeżeli jest iskierka nadziei, że coś pomoże, a jest pewność, że nie zaszkodzi, to tą iskierką nadziei się kierujcie, bo pamiętajcie, że ognisko rozpala się od iskry. Straciliśmy mnóstwo znajomych, którzy pewnie też myśleli, że ich dzieci od naszego dziecka zarażą się autyzmem. Też takie rzeczy były. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy i witam serdecznie zarówno moich subskrybentów, jak i nowych widzów. A dzisiaj chciałem parę słów, naprawdę parę słów powiedzieć na temat tego, jaki dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest 2 kwiecień 2022 rok i jest to Światowy Dzień Autyzmu, dlatego mój niebieski t-shirt i dlatego taka niebieska poświata. No film tak na niebiesko został zedytowany. Moi drodzy, Światowy Dzień Autyzmu, dlatego o tym mówię, ponieważ ja jestem ojcem autystycznego syna Kacpra, 13-letniego chłopca. My mieszkamy w Szkocji i generalnie na tym vlogu pokazujemy nasze życie w Szkocji oraz pokazujemy nasze podróże do nietypowych miejsc na całym świecie, do takich miejsc, do których nie docierają turyści, a my staramy się docierać. Także ogólnie tak się chciałem zareklamować przy okazji i prosić Was o subskrypcję, jeżeli interesuje Was taka tematyka. Moi drodzy, natomiast dzisiaj będzie troszkę taki nietypowy film, szybki, jak wspomniałem. W związku z tym, że jest dzisiaj Światowy Dzień Autyzmu, to chciałem kilka słów powiedzieć do osób, które mają dzieci autystyczne, do osób, które dostają diagnozy autyzmu, do osób, które się jakby załamują lub poddają, bo wiem, że są takie osoby, ale także chciałem się zwrócić do Was wszystkich, do ogółu, żebyśmy pamiętali nie tylko o takiej symbolice jak Światowy Dzień Autyzmu i kolor niebieski, ale żebyśmy pamiętali o tym, że dookoła nas, że żyjemy w społeczeństwie szargane przez różne choroby, czy to pochodzenia mentalnego, czy pochodzenia fizycznego. Tak samo jak jest Światowy Dzień Walki z Nowotworem, czy Światowy Dzień Walki z Alzheimerem, czy walki z AIDS, czy walki z głodem, czy walki no, z czymkolwiek, to pamiętajmy, że są takie dni i każdy z tych dni, każdy z tych jednostek chorobowych czy z tych stanów w społeczeństwie jest opatrzony jakąś kolorystyką, ale kolorystyka to tylko symbol. I owszem, przez symbol i przez mówienie o tym nie wyleczymy naszych dzieci, nie wyleczymy naszych bliskich, nie naprawimy świata, nie zlikwidujemy głodu, ale jeżeli nie będziemy o tym wspominać, jeżeli nie będziemy jakby takich dni czcić, jak dzisiejszy dzień, czyli Światowy Dzień Autyzmu, to przede wszystkim nie będziemy o tym myśleć i ci ludzie, te dzieci gdzieś tam w naszym społeczeństwie będą jakby osamotnione, cierpiące, bez jakiejkolwiek pomocy. Dlatego mówienie o tym, uważam, daje dużą szansę na jakąkolwiek pomoc. I nie mówię tutaj o pomocy finansowej, bo ta nie jest najważniejsza, chociaż jest oczywiście ważna. Ale naprawdę jest bardzo ważna taka świadomość. Komuś może się wydawać, że co mi z tego przyjdzie, że będę świadomy, że jest autyzm. No przyjdzie ci z tego to, że będziesz przede wszystkim wtedy wiedział o tym, że będziesz przekazywał tą informację dalej, że będziesz wysyłał pozytywne wibracje, że będziesz mógł kogoś poklepać po ramieniu lub przytulić i powiedzieć: rozumiem twój ból, rozumiem twój lęk, jestem z tobą, i w ten sposób wyślesz mu pozytywne wibracje. Moi drodzy, dla mnie czasem było bardzo ważne to, że ktoś chwycił mnie za rękę czy poklepał po ramieniu i powiedział: poradzisz sobie z leczeniem swojego syna, wyprowadzisz go z tego autyzmu. Uwierzcie mi, że takie poklepanie po ramieniu spowodowało u mnie nieraz po prostu, wywołało u mnie nieraz taką siłę i taką wolę jakby walki z autyzmem, że to się po prostu nie da określić, że aż mam ciarki, jak o tym mówię w tym momencie. Dlatego chciałem się zwrócić teraz jeszcze na koniec do rodziców, którzy mają dzieci autystyczne. Moi drodzy, wiem, że wśród Was jest wiele osób, które się załamuje, które się poddaje, które są jakby na skraju wyczerpania nerwowego. I uwierzcie mi, 10 lat temu, kiedy ja dostałem diagnozę, że mój syn jest autystyczny, dostałem diagnozę jako głęboki dziecięcy autyzm, głęboki wczesnodziecięcy autyzm. Tak to mniej więcej było tu powiedziane w Szkocji. Mój syn był całkowicie wycofany, całkowicie brak kontaktu ze światem zewnętrznym, całkowity brak kontaktu ze światem zewnętrznym i to podkreślam. Natomiast na dzień dzisiejszy
mało kto jest w stanie powiedzieć, że on ma autyzm. Na dzień dzisiejszy mój syn mówi perfekcyjnie w dwóch językach, uczy się trzeciego, chodzi do tak zwanej normalnej szkoły, czyli szkoły głównego nurtu, ma normalnych przyjaciół, ma nawet sympatię, dziewczynę. I jakbym zestawił mojego syna sprzed 10 lat, a teraz, to są dwie różne osoby. I oczywiście no nie będę fałszywie skromny i zawdzięczam też między innymi sobie to, że mój syn funkcjonuje tak bardzo dobrze, ale przede wszystkim on sam sobie chyba musi to zawdzięczać, bo on był przede wszystkim przez nas stymulowany, przez nas wystawiany na różne, że tak powiem, leczące, terapeutyzujące bodźce, ale sam też bardzo walczył. Dlatego ja chciałem też zachęcić do tego, abyście nie poprzestawali na tak zwanych konwencjonalnych terapii. Ja tutaj nie namawiam nikogo do jakichś eksperymentów, broń Boże. Natomiast my nie poprzestaliśmy na konwencjonalnych terapiach, bo byliśmy nieraz wyśmiewani przez terapeutów, byliśmy nieraz wykpiwani, nie wierzono w nas, a my po prostu szliśmy przez świat i stosowaliśmy wszystko to, co było możliwe, to, co potencjalnie nie mogło zaszkodzić naszemu synowi, a potencjalnie mogło bardzo pomóc. I to były takie rzeczy jak delfinoterapia, to były podróże, to były artterapia, to były terapie ze zwierzętami, to był sunrise, to był dan, to było wchodzenie w świat dziecka, to było kładzenie się z nim pod stołem i wygłupianie się w nim w ten sposób. To było przytulanie i okazywanie miłości w nieograniczonych ilościach. Także oczywiście nie porzuciliśmy terapii konwencjonalnych w żadnym wypadku, ale też nie posłuchaliśmy ślepo jakby terapeutów, którzy nam powiedzieli, że co wam pomoże podróżowanie, to nie wyleczy waszego dziecka, co wam pomoże kontakt ze zwierzętami, to nie wyleczy waszego dziecka. Jeżeli byśmy słuchali takich rzeczy, to byśmy nie osiągnęli takich efektów. Uważam, że to, że poświęciliśmy całkowicie czas naszemu dziecku, zero znajomych, zero wychodzenia na imprezy, zero spotykania się ze znajomymi, straciliśmy mnóstwo znajomych, którzy pewnie też myśleli, że ich dzieci od naszego dziecka zarażą się autyzmem, też takie rzeczy były. Natomiast poświęciliśmy całkowicie nasz czas, całkowicie nasze serce, naszą wiedzę i było wertowanie cały czas internetu, spotykanie się na grupach z rodzicami, dziećmi autystycznych, oczywiście na grupach z całego świata, nie ograniczając się tylko do Polski. I ktoś by powiedział, że testowanie, no, czy jeżdżenie w podróże, kontakt ze zwierzętami, artterapia, kontakt z muzyką, nie wiem, wchodzenie w świat dziecka poprzez sunrise, czy stosowanie terapii DAN, czy stosowanie terapii biomedycznych, czy to mogło w jakikolwiek sposób zaszkodzić naszemu dziecku? W żadnym wypadku. Ale była iskierka nadziei, że pomoże, więc ta iskierka dla nas wystarczyła. Moi drodzy, jeżeli jest iskierka nadziei, że coś pomoże, a jest pewność, że nie zaszkodzi, to tą iskierką nadziei się kierujcie, bo pamiętajcie, że ognisko rozpala się od iskry. Dzisiaj jest Światowy Dzień Autyzmu i chciałbym wszystkim wam powiedzieć, że jesteście wspaniali i dacie radę. Nawet jeżeli teraz myślicie, że nie dacie rady, to uwierzcie, dacie radę. Nawet nie wyobrażacie sobie, do czego człowiek jest zdolny, jeżeli chce pomóc swojemu dziecku, jeśli kocha swoje dziecko. Jesteśmy zdolni do przenoszenia gór, dosłownie. Dosłownie. A dla osób, które nie mają problemu z autyzmem, dla osób, które nie mają nikogo wśród znajomych w rodzinie, to chciałbym, żebyście wysyłali nam pozytywną energię, bo to naprawdę działa. Ja wiem, że wchodzę teraz w jakieś sfery ezoteryczne, transcendentalne, pozazmysłowe, być może paranormalne, chociaż oczywiście są dowody na to, że tak, że te rzeczy są prawdziwe, ale nie o tym film. Dlatego wysyłajcie nam pozytywne energie. Myślcie czasem o dzieciach autystycznych, myślcie czasem o rodzicach, którzy mają dzieci autystyczne, czy w inny sposób zaburzone, czy po prostu w inny sposób fizycznie chore. No jest coś takiego jak kolektywny umysł, kolektywna świadomość i naprawdę wysyłanie pozytywnej energii gdzieś w eter, w przestrzeń, jakkolwiek to, czy po prostu modlitwa dla osób wierzących, czy modlenie się po prostu i podczas tej modlitwy jakby wysyłanie tych intencji w kierunku osób w różny sposób cierpiących na świecie. To wszystko działa, to naprawdę wszystko działa, to wszystko nam pomaga, to pomaga ludziom cierpiącym, to pomaga ludziom chorym, to ma ogromną moc. Dlatego jeszcze raz życzę wszystkim rodzicom
dzieci autystycznych i wszystkim osobom autystycznym. Jesteście wspaniali, nie poddawajcie się w żaden sposób, bo naprawdę to, co możecie zrobić, to może przynieść ogromne efekty. Ja jestem pewien, że gdybyśmy tylko poprzestali na konwencjonalnych leczeniu autyzmu, to nasz syn nadal by był bardzo zaburzony. Teraz, kiedy spotykamy tych terapeutów, którzy w nas nie wierzyli 10 lat temu i widzą naszego syna Kacpra, to są naprawdę w szoku i przyznają nam rację, że dokonaliście cudów, naprawdę. Nie jestem teraz skromny, ale mówią do nas, dosłownie dokonaliście cudów, ponieważ Kacper był głęboko zaburzony. Moi drodzy, ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że na tym kanale czasem coś rozmawiam o autyzmie. Nagrałem kilka filmów o moim autystycznym synu, więc zapraszam Was do przeglądnięcia tych filmów, jeśli macie ochotę. Natomiast na tym kanale, tak jak mówię, podróżujemy po świecie. Ten kanał głównie zmierza w kierunku podróżowania po najpiękniejszych miejscach na świecie i pokazywania Wam świata z perspektywy takiej, której, myślę, nie widzieliście. Na pewno nie z perspektywy turystycznej, tylko z perspektywy piękna, piękna natury, ludzi. To jest piękne, pokazywanie natury i ludzi. To jest naprawdę piękne. Dlatego zachęcam Was do subskrypcji. Trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco wszystkich bardzo serdecznie.